Come on in, come on up, come on over, for the merriest time of year. Come on up, come on in, get together, for a good time, smile, my dear. Come on in, come on up, come on over, we'll be dancing round the tree. So let us have a swinging Christmas, just like one, two, three. Witajcie kochani w kolejnym dniu Vlogmasu, czasu oczekiwania do świąt. Bez tego kolegi teraz się nie da przywitać. Tak, właśnie pochowałam przedtem dzieciom zabawki, bo się dużą ilością rzeczy nie bawiły, był wielki, jeden wielki bałagan, a tak naprawdę niczym się nie zajmowały i nie bawiły się niczym konkretnym. I pochowałam połowę zabawek i nagle okazało się, że zabawki jednak są fajne i się zaczynają dzieci z powrotem bawić. Chodź Kubuś, czekaj. A z racji tego, że zaczynamy kolejny dzień Vlogmasu, ktoś tu już poprzestawiał wszystkie kosteczki, to mamy dzisiaj trzeci dzień, więc ustawiamy kosteczki na 0,3. Powoli też robimy sobie już świąteczny klimacik. Rozłożyłam tutaj delikatne światełka, także już powoli się szykujemy. W ogóle już chyba za niedługo będę dekorować dom, bo to w końcu wprowadzi taki prawdziwy świąteczny klimat, który się zbliża. A nie moja trawa, dynie i tego typu historie. Klimatu za oknem wprawdzie jeszcze nie czuć, ani śniegu, ani żadnej świątecznej aury. I ostatnio ogólnie dzieje się dużo tak... I ostatnio w ogóle jest tak mocno zakupowo. I dużo rzeczy kupuję, chodzę na jakieś zakupy, ale to tylko dzięki temu, że była właśnie moja mama. Więc razem poszłyśmy i poszalałyśmy na zakupach. Bardzo lubię chodzić z kimś na zakupy, bo zawsze potrzebuję takiego bodźca. Tak, kup, to jest super, a ja jestem taki mały oszczędnik i to tak czasami różnie mi z tymi zakupami wychodzi, że kupiłabym sobie, ale mi szkoda. Więc troszkę rzeczy sobie tam pokupiłam, nadrobiłam. Dzisiaj też jeszcze byłam wymienić mamie jedną rzecz i napotkałam... Kubie, poczekaj. I napotkałam na świąteczną piżamę. W końcu udało mi się kupić świąteczną piżamę. Zaraz Wam pokażę, co dzisiaj jeszcze dorwałam. Dekorować dom będę na pewno wcześniej. W tamtym roku też robiłam to wcześniej. Po prostu ten klimat świąteczny, żeby był właśnie w domu w grudniu. Bo w styczniu i w lutym, no to już generalnie ten klimat tak sobie wygasa. A fajnie tak się nastroić wcześniej. Może ktoś też będzie chciał się czymś zainspirować. Będę musiała też przeglądnąć, jakie dekoracje mam, bo mam ich troszkę, więc nie, na pewno nie będę kupować, zaopatrzyć się w nie wiadomo jakie nowości. Jakoś można sobie radzić z dziećmi w domu, proszę, jakie zadowolone towarzystwo. Młody w siódmym niebie, tu głaszczą się, przytulają, cacy tak robią, no bo w tle mamy Binga, która mama i dzieci jeszcze nie znają tej bajki, to bardzo polecamy. Bardzo ładna bajka, niezbyt jakaś taka ruchliwa i szalona, tylko bardzo pouczająca nawet dla rodziców. Co tam? Co? Co się stało? W ogóle nie byłam przekonana do tej pościeli i do tego koloru, ale powiem Wam, że teraz jak założyłam, to się powoli przekonuję. Tak jak Wam wspomniałam wcześniej, ja naprawdę potrzebuję kogoś w zakupach, żeby potwierdził, że to będzie fajnie wyglądało. I z tymi naszymi zasłonami naprawdę to fajnie wygląda. Ja tak łóżko przykrywam narzutą, więc nie ma do jakiegoś tam większego problemu, ale chciałam, żeby to było takie w miarę spójne. I naprawdę mi się podoba jeszcze z tym białym bezgłowiem, z napisem i ten właśnie miętowy taki kolor narzuty, naprawdę to fajnie wygląda. Kamera widzę, że nie oddaje tego koloru, bo troszkę jest takie bardziej żółte światło. Ale naprawdę fajnie to wygląda. Kuba ma przed nią zabawę w ogóle. Kubi! Co tam robisz? Gdzie jest Kubuś? Nie ma Kubusia? Nie ma! Nie ma Kubusia! Zrób, nie ma Kubusia tu. Nie ma?
Gdzie jest Kubuś? A tu? Nie ma Kubusia. Robię właśnie kawę, a do kawy już trzeci dzień. Męczymy drożdżowe ślimaczki z czekoladą, są przepyszne, ale ostatnio mieliśmy dużo słodyczy, jeszcze moja mama przywiozła ciasto, jak wam pokazywałam w poprzednim vlogu. No i tak właśnie jemy, jemy i jemy, także grudzień, czas start, czekolada, czas start i opychanie się drożdżowym ciastem do kawy. Kubunio, kogo ty tam szukasz? Mikołaja szukasz? Kuku? Bo Klarcia mówiła dzisiaj, że widziała Mikołaja w oknie. Wiesz? No, tam patrzysz za Mikołajem? Gdzie jest Mikołaj? Już poszedł. Poszedł już? A zostawił już jakiś prezent, czy jeszcze mówił, że nie? Nie. I był chwileczkę i poszedł. I co sprawił, że zasługujesz na prezent? Nie. Że ładnie się bawisz? Tak. Tak? Piątkę ci przybił? Tak. Super. To może przyjdzie już niedługo, A zrobimy masaż, chodź. Zrobimy masaż, połóż się. Zrobimy, przejechał tramwaj. No, połóż się. Przejechał tramwaj. Z tramwaju wysiada pani w szpilkach, chłop w strepach i chłopiec gali nazar. A to wypada mężczyzn. Czy przeszedł cię deszczy? Nie. Nie? No jeszcze raz. Nie mam na to już ochoty. Co? Nie mam na to już ochoty. Nie masz na to już ochoty? Okej, nie ma problemu. Na szybkości dzisiaj w ogóle wstąpiłam do C&A, bo jakiś czas temu, chyba ze 2 lata temu, kupiłam świetny, taki zimowy sweterek tam. I zobaczyłam właśnie piżamkę. Piżamka świąteczna, taka z motywem z Disneya, z myszką Miki. Bardzo fajny materiał. Nie była to wcale tania piżama, bo kosztowała 130 zł. Ale jest właśnie taka, jak chciałam. Może kolor nie do końca jest ten, który chciałam, bo to jest taki jak lody waniliowe. I ma taki, powiedzmy, delikatnie świąteczny charakter. Ale jest świąteczna. Teraz nie kupuję piżam po to, żeby po prostu o, takie święta idą, to kupuję sobie piżamy. Nie, po prostu ja mam deficyt bardzo piżamowy. Jak byłam w ciąży, smarowałam sobie dużo brzuch i ciało olejami. I te moje piżamy wszystkie się zepsuły. One są po prostu ciągle takie tłuste, ciągle nie da się ich w ogóle już dobrać. Próbowałam nawet przelewać je wrzątkiem, żeby ten tłuszcz rozpuścić. Nie potrafię ich dobrać. Zresztą jakoś już się nie do końca dobrze nie czuję i chcę trochę odświeżyć tą swoją nocną, powiedzmy, garderobę. I właśnie dlatego zdecydowałam się na tą piżamę. Kurczę, jak na XS-kę to i tak jest taka dość luźna. I właśnie taki ma wzorek. I do tego są spodnie. Długie spodnie ze ściągaczem na dole i na tym najbardziej mi zależało, żeby był ten ściągacz na dole, żeby to nie było takie wory. Bo ja kiedyś miałam fajną piżamkę, taką właśnie, jak ja to mówię, a la amerykańską, czyli te zapinane koszula taka, nie? I zapinane guziki i te takie szerokie spodnie, ale to w ogóle nie jest mój klimat, bo te długie spodnie i te szerokie nogawki to mi się obracały ciągle podczas spania i mnie to tak denerwowało, że jestem taka zaplątana w ogóle w tej piżamie w nocy i to w ogóle nigdy nie spałam w długich piżamach, ale właśnie z tym ściągaczem to będzie odmiana. Kupiłam też Kubusiowi świąteczny bodziak. Bardzo fajne materiały i fajne wzory są w C&A. Jeśli szukacie coś świątecznego dla waszych dzieci, czy na sesję, czy po prostu na święta. I kolejny sweterek do kolekcji, taki bardzo prosty, beżowy, też taki, powiedzmy, lekko waniliowy, ze splotem. I ten sweterek kosztował 140 zł, więc też nie mało, ale bardzo fajny, przyjemny. Ostatnio w ogóle wzięło mnie na sweterki. Na chodzenie w sweterkach robiło się chłodno, więc idealny na to czas. Co, kochanie? Chcę lalkę. Lalkę? Proszę bardzo, moja córka nie bawi się lalkami, ale mój syn. Dlaczego nie? Kubuś, co? Patrzcie, takie lalki to w ogóle mi się kojarzą z Mikołajkami. Bawię się! Tak, i ty też się bawisz lalką, co? Wszystkie dzieci chyba na Mikołaja dostawały lalki. Lalki Barbie i inne zestawy, co? Ubranka dla lalek, szczotki do włosów. I łóżko, tak, i wanienkę do kąpieli, i kuchenkę. A ta też coś robiła, lalka. Co ona robi? O, płacze! Lola płacze!
Maciku płacze. Chyba jest głodna? Ma mleko. Ma mleko? Może trzeba ją przewinąć? Ona chce do mamy. O, do mamy, tak, poprzytulać się. O, tak, super. Jestem mamusią. Jesteś mamusią Lalusi. Jak twoja Lalusia ma na imię? Nie wiem. A jak jej damy na imię? Wszyscy zawsze mieli lalkę o imieniu Zuzia. Zuzia, bo ty ją na imię Zuzia. Zuzia? To połóż Zuzię spać. No, patrz, Kubuś też jej robi tuli-tuli, mleczko daje, piciu-piciu. Tak, piciu-piciu robi? Tak robi? Pamiętasz, Klarcie, jak tu kiedyś położyłyśmy Kubusia do tej kołyski, jak był malutki? Byłam też dzisiaj w Lidlu, bo jestem też w trójce przedszkolnej, a tam też się Mikołaj zbliża, więc pomocnicy Mikołaja mocno pracują. I zobaczyłam przefantastyczne miody. Nam się miody skończyły, a idzie czas zimowych herbat. I właśnie z sądeckiego Bartnika jest taka edycja świąteczna. Miód z imbirem i cytryną i miód truskawkowy w pięknym świątecznym opakowaniu. Kosztował chyba 24 zł, jakoś tak, więc jeśli macie jakichś fanatyków miodu, czy ludzi, którzy piją zimową herbatkę, genialna, no kapitalna sprawa, wszystkiego najsłodszego, pięknie zapakowane, do tego jakiś zestaw herbat, kubeczek, właśnie ten zestaw herbat, co wam ostatnio pokazywałam, no i prezent jak marzenie, każdy będzie zachwycony. Dzisiaj w kalendarzu mamy do zrobienia cynamonową masę plastyczną, z której będziemy lepić sobie różne cuda. I tutaj mamy w naszych podpowiedziach przepis. Ja buduję lizaczka! Będziesz robiła lizaka? Tak. Super, a pomożesz mi robić też masę plastyczną? Będziemy razem wyrabiać? Mama, posłuchaj mi, my tyle jest od kości. Tyle? Tyle? Dobra, zabieramy się, przygotujemy składniki. Hugging and kissing, just you and me. Carolers are singing outside our door. Lovely songs we all heard before. As they walk from house to house to wish us all a Merry Christmas Day. Oh, a Merry Christmas Day. Ciężko mi. No, mieszaj, mieszaj. Ciężko mi trochę. Ty pomieszaj. Idę wyczyścić. No jeszcze nie, no musimy ugnieść. To jak ugnieciemy, ugniataj ze mną. No, ugniataj. To włóż rączki. No nie. Boisz się? Fajnie pachnie tym olejkiem. Czy mogę wziąć kawałek? Pewnie. Już tylko kończę ugniatać. We're chasing snowflakes as they're falling down. And follow Rudolph all across the town. Later we meet under the mistletoe. Klacie, ja wiem co zrobimy. Zrobimy choinkę. I będziemy ją przyozdabiać. Łańcuchy zrobimy takie. Zrobimy jej takie bombki. Co ty na to? Proszę. A ja robię. Ale super. Christmas cake. And pokaż mi. Pokażę ci jak. Tak. A tak mocno? Tak, żeby się dopięło. O, ładnie teraz zrobiłam. Nie musisz tak robić. Jeszcze? A, tak paluszkiem. Aha, ale super. Dobrze, że mnie nauczyłaś, bo bym nie wiedziała. A będzie umiała już jak ja, to będzie się ze mną uczyła. My myśliłyśmy, że robimy choinkę i przyozdabiamy ją guziczkami i takimi ozdobami, które kiedyś Klarcia dostała do kreatywnej zabawy. I taka oto nam powstała choineczka. Co tam masz pysznego? Bułeczki. Bułeczki robisz?
Takie cieplutkie bułeczki na kolację? No ale super. A z czym będą te bułeczki? Marchewką, ziemniaczkami, parówką. Ojej. A już bym zjadła, głodna jestem. Ja tu sobie wchodzę do łazienki, a tu taki porządeczek, wszystko aż lśni. Tu pięknie posprzątane, poukładane, wszystko wymyte na wysoki połysk. Tak to jest, jak babcia przyjedzie w odwiedziny, właściwie to moja mama. No i ma trochę za dużo wolnego czasu i chce pomóc. Nie dość, że dziećmi się zajmie, łazienkę posprząta, nawet by jej ugotowała, ale akurat ja gotowałam, zabierze na zakupy. Czego chcieć więcej, to jest po prostu instytucja babci, to najlepsza rzecz, jaką można sobie wymarzyć. Babcia ma tu swoją wieczorną przekąskę, jabłuszka z jogurtem i z wafelkiem. Mamy taki ciepły, czerwony kocyk, także przykrywamy sobie nóżki. Ty też chcesz przykryć ci? Nie, tak. Tak, przykryjemy? Kolejne lodu chcemy. O. Chcemy kolejne. Nóżki przykryte, grzejemy się, spędzamy sobie razem miło czas i włączymy sobie może jakąś świąteczną bajeczkę. I na ten moment pięknie dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!